Ciekawy sposób na spędzenie ferii zimowych przygotował klub Siarki Tarnobrzeg. Dzieciaki mają możliwość nie tylko doskonalić swoje umiejętności piłkarskie, uczestniczą również w szeregu innych zajęć, których celem jest aktywne spędzenie zimowego odpoczynku. Zajęcia rozpoczynają się treningiem, śniadaniem. Po śniadaniu wybieramy się na basen. Po basenie jest obiad. Po obiedzie dzieci mają zajęcia angielskiego i po angielskim spotykamy się na drugim treningu. W zajęciach udział bierze około 40-osobowa grupa na co dzień trenująca w siarce. Dzień rozpoczyna typowy trening piłkarski, po południu zaś młodzi zawodnicy szlifują formę poprzez rozgrywki turniejowe. W poniedziałek, wtorek, środa dzieci mają zajęcia z angielskiego. Czwartek, piątek ma być to teoria o żywieniu. W poniedziałek, we wtorek, w czwartek i w piątek dzieci mają 2 razy 45 minut na basenie. W środę idziemy do kina na film Byczek Fernando. Jak się dzieci bawią? Myślę, że powinni być zadowoleni. Myślę, że to jest dobra forma na spędzenie ferii.